Pan z wami. I z Twoim. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Przejdź Duchu Święty, Duchu Światłości, przez Maryję, Matkę Światłości i przemieniaj nas, abyśmy byli coraz bardziej podobni do Jezusa. Błogosław nas to nauczanie. to Adonaj, 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 Wyjątkowe święto, które daje nam Pan dzisiaj, to święto przemienienia Jego umiłowanego Syna. Wszystko było zaplanowane, nic nie działo się przypadkowo. Pan Jezus wybrał swoich trzech umiłowanych, najbliższych uczniów apostołów Piotra, Jana, Jakuba. Mieli zobaczyć Jego chwałę. Mieli zobaczyć w jego człowieczeństwie jego bóstwo. Mieli to wszystko zobaczyć, aby być pewnymi, że przyjmując Jezusa za Mesjasza, wierząc, że jest synem Boga, żeby wiedzieli, że to prawda. Najpierw uwierzyli, a potem zobaczyli i byli już pewni. Chrystus, kiedy wchodzi na górę z nimi, prowadzi ich ku górze, właśnie, ku Ojcu Niebieskiemu. Trzeba więc iść ku górze, wspinać się. A duchowa wspinaczka jest o wiele trudniejsza niż wspinanie się nawet na najwyższe szczyty tego świata. Wspinać się, aby być na górze, już nie na dole. Aby kiedy jest się wysoko, wyżej, Wtedy widzi się coraz więcej. Im wyżej, tym więcej widzimy. Tym więcej wiemy. Tym bardziej jesteśmy pewni, że wybraliśmy bardzo dobrze. Że nasza wiara jest jedyna i prawdziwa. Że Jezus Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem. A wszyscy inni byli oszustami. Więc Pan Jezus prowadzi ich, aby im ukazać, Sprawy, które były do tej pory dla nich niewidzialne, sprawy niebieskie, boskie, mesjańskie. Zobaczyli w Chrystusie tego, który jest ich Bogiem. Chrystus przemienił się, jaśniał jak słońce na szczycie tej góry, jakby słońce zatrzymało się na szczycie góry. Nikt tego nie widział oprócz tych trzech. I możemy się domyśleć, że oprócz jeszcze Maryi dziewicy, która mogła dzięki darowi Bożego miłosierdzia, tam, gdzie była, widzieć chwałę swojego Syna, ale to tylko tak dodatkowo mu tym mówię, sądząc, że skoro Bóg tak bardzo, Pan Jezus umiłował swoją matkę, więc możemy się domyśleć, że być może też ona w tajemniczy sposób. Również też widziała to, co się działo na górze Tabor. Chrystus przemienił się. Chrystus jest światłością tego ciemnego, mrocznego świata. Oświeca pełne mroku, ciemności, grzechu i zła ludzkie serca, ludzkie dusze. Bo człowiek, który nie ma w sobie Boga, jest bardzo ciemny. Jest pełen różnych złych spraw, które powodują, że nie ma w nim światła. Ale kiedy Chrystus pojawi się, kiedy Chrystus oświeci swoim światłem, wtedy człowiek, który zobaczy siebie, jakim jest, może mieć szansę powrotu do Boga. Możesz zbliżyć się do światła i powiedzieć: Panie, wybacz mi wszystkie uczynki ciemności. Do tej pory żyłem w ciemności, w mroku, w różnego rodzaju złych sprawach, grzechach, obrzydliwościach tego świata. Ale chcę, żebyś mnie obmył, uświęcił, oświecił, przemienił, zbawił. Pan sam powiedział, że jest światłością tego świata, światłością życia. Każdego człowieka jest życiem życia naszego. Jest życiem naszego życia, dlatego że bez Niego jest tylko śmierć. Jest światłem naszych ciemności, także już nie ma w nas ciemności, ale jest już światło, bo On pokonuje ciemności, które są w nas. On, który powiedział, że każdy, kto przybliża się do światła do Niego, e, potwierdza to, że Jezus jest światłem, że sam siebie człowiek nie jest w stanie się oświecić. To światło to Chrystus wiekuiste, które nigdy nie zgaśnie. Kto spełnia uczynki zgodne z wolą Boga, przybliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu, bo każdy dobry uczynek jest uczynkiem światłości, który jest związany z Bogiem. I Pan mówi: idźcie do światła, póki macie światłość. Mówił o sobie, bo miał odejść z tego świata. Ale przecież z drugiej strony nieustannie jest z nami. W sakramencie miłości ciągle jest ta światłość z nami. Ciągle nas oświeca. Naprawdę, wtedy każda świątynia, w którym jest Chrystus Tabernakulum, to jest góra tabor. Nie musimy więc wchodzić na górę tabor jak apostołowie. Wystarczy przyjść do świątyni, gdzie jest msza święta, gdzie jest adoracja, gdzie jest Tabernakulum. Jest się wtedy tak blisko Chrystusa jak apostołowie, chociaż to światło jeszcze Chrystusa jest zakryte przed nami, jeszcze je nie widzimy, ale je odczuwamy, je przyjmujemy, przeżywamy. Więc ta światłość też była tak piękna i pełna słodyczy, ona nie raziła ich oczy. Kiedy patrzymy na słońce albo jakieś intensywne światło, jakieś lampy, no, to wiadomo, że wtedy mrugamy, a w końcu nawet zamykamy oczy albo odwracamy głowę, bo nas to oślepia, razi. Można osłabić sobie wzrok, a nawet stracić wzrok, jeżeli ktoś by przez dłuższy czas patrzył na takie mocne światło. Oślep Ale światło Jezusowe nie powoduje, że człowiek ślepnie, ale że człowiek raduje się i jest szczęśliwy. To światło go przenika. To światło, światło daje mu słodycz. Zbawienie, szczęście i życie. Więc trzeba wpatrywać się nam w Chrystusa światłość, pełną miłości i dobroci. Apostołowie byli tak wstrząśnięci, na dodatek widząc jeszcze Eliasza i Morzesza, którzy pojawili się w światłości i rozmawiali z Panem Jezusem. Rozmawiali o Jego męce, o Jego zmartwychwstaniu, o Jego chwale w niebie, o tym, że wejdzie do nieba jako człowiek. Syn, stał się, Syn Boży stał się człowiekiem, pojawił się na ziemi i po zmartwychwstaniu wejdzie do chwały swojej jako człowiek. To jest niewiarygodne. To nas przerasta nasze myślenie, rozumienie. Więc na pewno o tym rozmawiali, bo na pewno nie rozmawiali o tym, co Pan Jezus będzie ja tu jak zejdzie na dół z apostołami, albo czy dobrze się czuje. Tylko rozmawiali o tych sprawach dotyczących jego pięknego życia na ziemi że zakończy się męczeństwem, ale ostatecznie jeszcze bardziej zakończy się tryumfem, zmartwychwstaniem. Więc oni byli poruszeni, Piotr, Jan, Jakub i Piotr mówi trochę jakby od rzeczy. Panie, wybudujemy tutaj, postawimy jakieś trzy namioty dla Ciebie, dla Eliasza, dla Mojżesza, żebyście tutaj sobie mogli przenocować, zamieszkać, żebyście odpoczęli bo jesteśmy gotowi, może zejdziemy na dół i zniesie, wniesiemy te namioty dla was, przecież na pewno nie mieli takich namiotów, kiedy wchodzili, no to wydawało się rzeczywiście takie niezręczne. Zanim zejdą jeszcze, by poszukali namioty, wnieśli trzy duże namioty, no to musieliby jeszcze potrzebować wielu ludzi i takie namioty duże rozbić dla nich, no to trwałoby wiele godzin. Zanim by weszli, więc oczywiście to było wszystko takie trochę właśnie bez sensu, po co im namioty? Po co Pan Jezusowi namiot, po co możeszowi, Eliaszowi? Trzeba się wpatrywać w to, co się widzi, a nie zajmować się namiotami. Zajmować się teraz Panem. Wpatrywać się w Niego słuchać, nie, nie przeszkadzać. Tutaj Piotr trochę przeszkadza. Zamiast milczeć, zamiast z pokorą trwać przed Panem, z apostołami, ewentualnie zachęcić jeszcze Jana Jakuba zobaczcie, patrujmy się, co nam nasz Pan pokazuje, ewentualnie może jeszcze to, a jeszcze lepiej po prostu milczeć, adorować, słuchać. Pojawia się obłok, czyli symbol Ducha Świętego, osłaniający ich. I także słyszą, Głos Ojca, to jest mój umiłowany Syn, Jego słuchajcie. Jego trzeba, abyście słuchali. Nikogo więcej, tylko Jego, bo to jest mój umiłowany Syn. Widzicie, że w człowieczeństwie mojego Syna ujawnia się także Jego bóstwo? Odwieczne bóstwo. Więc to było wstrząsające na pewno słyszeć ten głos Boga Ojca. Obłok, płomień Ducha Świętego, cała Trójca objawia się tym biednym ludziom, tym biednym rybakom. Niewiarygodne, ale prawdziwe, chociaż na pewno wstrząsające i przemieniające. Na pewno, kiedy widzieli Chrystusa, to światło ich przeniknęło i przemieniło oczyściło i uświęciło to już nie byli tacy grzesznicy, jak kiedy chodzili na tę górę. Oni rzeczywiście stali się już przez to światło, przez ten ogień miłości, przez obecność Ducha Świętego i Słowa Ojca, przez przemienienie Chrystusa uświęceni. Upadli na twarz, zamknęli swoje oczy. Chrystus podchodzi do nich, dotyka ich. Kiedy podnoszą oczy, widzą Jezusa. Na nowo jego człowieczeństwo, już nie widzą jego bóstwa, światłości, którą objawił wcześniej. Nie ma nikogo, nie ma mojżesza Eliasza. Wrócili do nieba. Ale oni już nie są takimi samymi ludźmi, jak byli wcześniej. Już wszystko się zmieniło. Schodzili z tej góry zamyśleni. Nikomu o tym nie mówili, co się stało. Zresztą Chrystus zakazał im o tym mówić dopiero po Jego zmartwychwstaniu. Kiedy powstał zmartwych dopiero wtedy mogli o tym mówić wszystkim. Zastanawiali się jeszcze, co znaczy powstać z martwych? Rozmawiali między sobą, co znaczy powstać z martwych. Tylko o tym rozmawiali. Już nie rozmawiali o głupotach, nieładnie mówiąc, nie rozmawiali o namiotach, nie rozmawiali o w jakichś sprawach ziemskich, co będą teraz jedli, jak wrócą, że no noc nocy będą mieli do tyłu, no muszą teraz odespać. Oni już o tym nie myśleli, to dla nich nie miało żadnego znaczenia, że byli niewyspani, zmęczeni. Oni byli szczęśliwi, widząc takie niebieskie sprawy. Nikt tego wcześniej nie widział. Byli jedynymi. I tak jak wspomniałem, być może gdzieś również Maryja w Nazarecie miała może wizję również tego, co się działo na Górze Tabor, ale to tylko tak dodatkowo. Ja tego nie wiemy. Ale może tak właśnie było. Że mogła też w tajemniczy sposób, znany Bogu oczywiście i z woli Boga, też widzieć tą chwałę swojego syna. Ale to właśnie, jak mówię, to może być wszystko, co jest na to prawdą. Ale nie zatrzymujemy się teraz na tym, tylko skupiamy się na tym, że Pan. Jezus chce również i nas przemienić, nas uświęcić. I właśnie Brza Święta, Komunia Święta to jest tabor. On, Chrystus, wchodzi do nas jako światłość i nas przemienia wtedy. Jakbyśmy się widzieli, jakimi jesteśmy wtedy po Komunii Świętej, to byśmy byli jak słońce płonące od Chrystusa obecnego w nas. Aniołowie zachwycają się Chrystusem obecnym w nas. Więc przyjmijmy to z wiarą, wdzięcznością. Radujmy się tym. Pan Zmartwychwstały, wiekuiste Słońce Miłości, Miłosierdzia, Sprawiedliwości, Ten, który nas zbawił, jest w nas. Ta Tabor jest w nas. Ujawnia się w nas obecność Chrystusa. Skoro jest Chrystus, to na pewno jest i Ojciec, i Duch Święty, głos Ojca i obłok płomień Ducha Świętego.